Hej wszystkim! Witam Was w tym odcinku na moim kanale, a od dzisiaj zaczynamy regularne nagrywanie filmu. Więc zostawcie koniecznie łapkę w górę dla zachęty, subskrypcję z dzwoneczkiem, rozpiskę filmów znajdziecie poniżej w opisie oraz komentarzu. A w dzisiejszym odcinku za każdy pomarańczowy prezent, tak jak wskazuje mój look, będę robiła Diamond Ride. Więc intro i zaczynamy odcinek! Naprawdę, czy teraz trzeba do mnie dzwonić? Dzięki, Hubert. Dziękuję za pozdro. Na samym początku zrobię sobie chat off, bo jednak trochę lagi będą. Odpalimy boostera i przez 20 minut, tak jak zawsze, będziemy otwierać prezenty. I jak już wspomniałam wcześniej, za każdy pomarańczowy prezent będziemy robić Diamond Ride. Więc ja Wam na razie tutaj po prostu przyspieszę. O Jezus Maria, dziękuję za włoski. Z VIP-a już dodajecie do znajomych, więc przyspieszę Wam ekran i zacznijmy. Dla zdziwionych osób, gdzie zobaczycie, że na przykład kogoś dodaję do znajomych lub wpisuję mu się do księgi gości, to mam odcinek na kanale, gdzie jest napisane, za co dodaję do znajomych i także wspominałam o dripach i pikselach i powtórzę Wam to jeszcze, dodawałam tutaj do znajomych za unikaty z VIP-a oraz wpisywałam się do księgi gości za piksele i dripy. Więc dla ciekawskich zapraszam Was na odcinek, gdzie mówiłam właśnie, za co dodaję do znajomych. I mamy pierwszy pomarańczowy prezent od Asia LPS TV1, więc są to włoski. I oczywiście przejdziemy sobie teraz do Diamond Ride. Wejdę sobie na jakiś czat, tylko w sumie nie wiem jaki i chyba wejdziemy sobie na jakiś zwykły, na przykład skatepark, żeby każdy miał szansę wejść na ten czat i wziąć udział w Diamond Ride. Poczekam, aż tutaj wszyscy się załadują. Zaproszę jeszcze trochę osób, którzy są dostępni na Movistar Planet. Może nawet wszystkich zaprosimy, chociaż nie wiem, czy jest sens. Ale dobra, zaprośmy tutaj troszeczkę osób, żeby było nas więcej, żeby więcej osób skorzystało z tego. Starcoisy zawsze się przydadzą. Dzień dobry. Dobra, więc kupuję Diamond Ride'a i 15 diamentów pójdzie tak naprawdę w błoto, bo moim zdaniem Diamond Ride nie jest opłacalny, tylko marnujemy za to diamenty. Nie nagrywam. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj zostaliście ucieszeni jakże tymi pięknymi pieniążkami, które spadły z nieba. I pozdrawiam tutaj wszystkie osóbki. No a my przechodzimy do otwierania kolejnych prezentów. Korzystając z tego, że mamy troszeczkę czasu wolnego w tym odcinku i nic w nim nie mówię, tylko jest przyspieszony ekran, to jeszcze tutaj powiem Wam, o której, gdzie i kiedy będą filmy. Więc filmy będą w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17, a w sobotę i niedzielę o godzinie 16. Zostają nam jeszcze 2 dni wolne, czyli wtorek i czwartek, więc jeżeli będę miała czas, ochotę, to na przykład jakieś dodatkowe filmy mogą się zawsze pojawić. Co do live'ów, nie mam pojęcia, kiedy one będą, po prostu muszę mieć ochotę i czas. Pineapple breeze. I mamy kolejny pomarańczowy od Jakiś Kwas. I powiem Wam, że bardzo trudno jest znaleźć pomarańczowe prezenty. Zostało 11 minut boostera, a my znaleźliśmy tylko i wyłącznie 2 pomarańczowe prezenty. No w sumie dla mnie to plus, ale dla Was niestety nie. Więc tym razem wejdźmy sobie może do plaży i nie będę zapraszała osób z moich znajomych, żeby po prostu zobaczyć, czy ktoś od tak sobie tutaj wejdzie za mną oraz zostawić trochę tych starcoinsów dla osób, które tutaj już będą. Poczekam chwilę, może jeszcze parę osób skusi się, aby tutaj wejść i dopiero wtedy kupimy Diamond Ride. Śledzę cię, Chloe. Ciekawe czemu? Dobra, kupię już tego Diamond Ride, bo nie będziemy aż tak czekać, bo liczy się... Aha, fajnie. Zapomniałam. Zapisałam sobie w notatniku, że mamy zrobić jeszcze jednego Diamond Ride jak na razie i otworzę te prezenty do tych 40 minut, aby było te 20 minut i jeżeli będę mogła, to po prostu zrobię kolejnego Diamond Ride'a. Dziękuję za włosy z VIP-a, jejku, już cię dodaję do znajków, ponieważ właśnie za unikatę z VIP-a dodaję. I tam widziałam także jeszcze jeden pomarańczowy prezent, więc muszę sobie dopisać kolejny Diamond Ride. Dziękuję za pozdro
i już otwieramy od Olciak prezencik pomarańczowy i są to włosy. To ja otwieram dalej i zobaczymy, czy jeszcze coś znajdę. Kolejne włosy z VIP-a, Jezus, dziękuję bardzo. Kolejny pomarańczowy prezent od Fisia, więc otwórzmy i jest to kurteczka i dopiszę sobie już trzeciego Diamond Ride'a oraz sprawdzę, czy już przypadkiem mogę go zrobić, ale wątpię. Trochę nie podoba mi się ta przerwa pomiędzy rozdawaniem tych Diamond Ride'ów, w sensie robieniem ich. Jeżeli nagrywam odcinek, jest to męczące, a wcześniej chyba takiego limitu nie było, bo pamiętam, że ludzie potrafili robić jeden po drugim, co jest dość dziwne, no ale dobra, spróbujmy zrobić i pewnie jeszcze nie będę mogła go zrobić. No oczywiście, że nie będę mogła go zrobić. Zostało jeszcze 6 minut do tych 20 minut, w których miałam otwierać prezenty, więc biorę się za otwieranie. No i muszę się lognąć, bo prezent się zlagował. Pewnie zanim się zaloguję, to już zdąży mi minąć te 20 minut. Jestem zawiedziona tymi Diamond Ride'ami, ponieważ właśnie nie mogę go zrobić od razu. Może właśnie teraz, kiedy się zalogowałam ponownie, to będziemy mogli już zrobić. Prezentów już raczej nie będę otwierała, ponieważ została tylko i wyłącznie minuta, a zanim mi się tutaj to wszystko załaduje, to nawet nie zdążę otworzyć paru prezentów. Przejrzymy 5 pierwszych stron, bo mniej więcej tyle bym pewnie otworzyła, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć i nie ma tutaj żadnego pomarańczowego prezentu i akurat już jest 40. Dobra, więc wejdę już sobie tutaj na jakiś czat i zobaczymy, czy będę mogła zrobić w końcu ten Diamond Ride, bo jak nie, to się zdenerwuję. I może przejdę nawet na jakieś inne konto, żeby zrobić. O ile mam gdzieś diamenty? Nie wiem, czemu dali taki limit, ale bardzo to jest denerwujące i udało mi się zrobić, więc już drugi mamy z głowy. Jeszcze tylko dwa. Juhu, pieniądze z nieba lecą. Kolejny zaliczony. Aż sobie zrobię screena do miniaturki. O, cyk. Ale tak, to jest bardzo nieopłacalne, bo dostajemy tylko i wyłącznie 1000 Star Coins. Płacimy za to 15 diamentów, a inni otrzymają też 1000 Star Coins. W sensie 1000 Star Coins się pojawi tylko i wyłącznie tutaj, więc jeżeli jest pełno osób na czacie, no to zgarniecie może max. Nie wiem ile, ale na pewno nie ten 1000. A jeżeli damy specjalne pozdrowienie, to jedna i druga osoba otrzymuje 500 Star Coinsów oraz 3500 Fame. Więc myślę, że jest to bardziej opłacalne. Dobra, zostały mi jeszcze dwa Diamond Ride'y, więc ja może zaloguję się na inne konto. Na kolekcja Klali mam troszeczkę diamentów, więc zaraz zrobimy tutaj. Mam tu mniej znajomych, więc mniej osób wejdzie po prostu na ten czat, ale myślę, że chociaż troszkę osób tam będzie. Chcę zobaczyć też jedną rzecz, czy jakbym weszła na przykład do swojego pokoju, to czy będę mogła tam zrobić Diamond Ride, ale wątpię. No niestety się nie da, dobra, więc przejdźmy sobie może teraz do kawiarni, bo w kawiarni jeszcze nie byłam. I zróbmy ten Diamond Ride. W końcu już kolejny i zostanie mi tylko i wyłącznie jeden. Omgy, Chloe! No ja. I gotowe, moi drodzy, teraz trzeba się zalogować na jakieś inne konto. I ile mam diamenty? Możliwe, że na iUnicorn i mam diamenty, ale nie jestem na 100% pewna. Zaraz się okaże i mam, więc zrobimy już tutaj
tutaj ten ostatni. I znowu wracamy do skateparku i zrobię go tutaj. Chyba poczekam jeszcze chwilę, aż się wszyscy załadują. Może ktoś jeszcze postanowi wejść do tego chatroomu. Jednak za dużo osób tutaj nie żyje, że tak to ujmę, więc wejdźmy sobie do czatu, gdzie tych osób jest po prostu więcej, bo prawdopodobnie tam ktoś się w ogóle rusza i weźmie udział w naszym Diamond Ride. I tak jak myślałam, szukam chłopaka. Fajnie. I tak jak myślałam, to tutaj więcej osób się rusza, żyje i cokolwiek robi na tym czacie, więc sobie tutaj zrobimy tego Diamond Ride'a. I kolejny gotowy. I właśnie już jedna osoba się ruszyła, żeby zbierać, no i inni też, więc myślę, że ciekawa niespodzianka na czacie. I w tym odcinku byłoby to na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapce w górze. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate, linka macie poniżej w opisie tego filmu oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali. A w tym odcinku byłoby to już na tyle i widzimy się jutro o godzinie 16, więc cześć!